Bardzo mi miło przywitać delegata Międzynarodowej Federacji Piłki Siarkowej, pana Major Louis Timbe z tej chwały. Pana Krzysztofa Komorskiego, zastępcę prezydenta miasta Lublina. Pana Jacka Kasprzyka, wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siarkowej. No i teraz bohaterki, bohaterowie wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższy weekend w Lublinie. Pan Carlo Parisi, trener Czech. Kapitan Czech. Giovanni Gidetti, trener Holandii. Patrion Grönchois, kapitan Holandii. José Nieves, trener Puerto Rico. Jaimar Rosa, kapitan Puerto Rico. Jacek Nawrocki, trener reprezentacji Polski. I oczywiście Joanna Wołosz, kapitan reprezentacji. To proszę o zabranie głosu przez pana Major Louis Timbe, delegata tej próby, któremu już Polska bardzo się podoba. Chciałbym mi prezydent Olek to thank Poland for hosting this competition. As you know, for the World Grand Prix 2015 there were three groups. The third group and the first group were already finished. So this is the last group, group two, which is going to feature at this occasion. W imieniu prezydenta RCHB chciałbym powiedzieć Państwa i podziękować Polsce za zorganizowanie tych zawodów. Jak Państwo doskonale wiecie, zawody World Grand Prix to są trzy grupy. Grupa pierwsza i trzecia zakończyły już swoje rozgrywki. A więc te zawody, które właśnie rozpoczynamy, będą ostatnimi w tym sezonie. The winner of this group is zwycięzca tej grupy, jeżeli jest w stanie spełnić odpowiednie warunki, ma możliwość awansu do elit, czy do pierwszej dywizji zawodów. O tym, że warunki w Lublinie są idealne, pan Krzysztof Komorski, zastępca prezydenta miasta Lublina. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w imieniu pana prezydenta Krzysztofa Żuka. Chciałem serdecznie powitać wszystkie reprezentacje. Cieszymy się i jesteśmy zaszczyceni, że to wspaniałe wydarzenie o charakterze międzynarodowym będzie odbywało się w przestrzeni infrastruktury sportowej naszego miasta, do której przykładamy bardzo dużą wagę. Nie ukrywam, że szczególnie jesteśmy zaszczyceni i to tak mogę powiedzieć trochę egoistycznie, ale oczywiście patrzymy tutaj szczególnie na reprezentację Polski. To wspaniałe, że możemy tak renomowaną, tytułowaną reprezentację gościć w naszym mieście. Mamy nadzieję, że będzie ona dla Pani szczęśliwa. Trzymamy za to kciuki. Chciałem również bardzo serdecznie podziękować tutaj na ręce pana wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siarkowej, podziękować za to, że na realizację tego projektu Związek zdecydował się właśnie z udziałem miasta Lublin i chciałem tutaj zadeklarować, że my z naszej strony oczywiście czynimy wszystko, aby wydarzenie miało miejsce i odbyło się bez żadnych przeszkód i żeby był to tylko początek długofalowej i bardziej intensywnej współpracy między nami. Mam też wielką nadzieję, że reprezentantki z wszystkich krajów będą miło wspominały, całe zespoły będą miło wspominały czas spędzony w naszym mieście i mamy nadzieję i serdecznie zapraszamy, być może bardziej w charakterze prywatno-turystycznym, gościć tutaj Państwa w przyszłości. I poproszę o zabranie głosu pana Jacka Kasprzyka, wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siarkowej do spraw sportu i szkolenia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy władzom miasta, że przypoczyniły tak dobrych starań, że ten turniej dochodzi do skutku. Mam nadzieję, że w tym starym mieście, w którym przez wiele lat mieszkał najlepszy siatkarz Polski, Tomek Wójtowicz, jest to początek, że siatkówka będzie w tym mieście funkcjonowała. Życzę zawodniczkom rewelacyjnych meczów, trenerom dobrych decyzji,
A tak, Iwe gra Polska, więc co by nie mówić, to liczymy tutaj na dziewczyny nasze i na trenera, bo chcemy, żeby w przyszłym sezonie Polska wystartowała w pierwszej dywizji Orlen. Dziękuję bardzo. Tylko chciałbym ścisić, panie prezesie, stary Lublin wygląda jak historyczny. Oczywiście. Tak, historyczny, nie chodzi o świat kupiowy, dziękuję. To prawda, że Lublinie wyglądają cztery drużyny, ale tak jak powiedział, jak powiedział prezes Kasprzyk, wygra Polska. Joanna Wołosz, proszę o stosunek do tej polityki. Dzień dobry wszystkim. Wobec tego, że gramy w Polsce, pozwolę sobie mówić po polsku. Na pewno przyjechałyśmy tutaj z nastawieniem takim, żeby wygrać ten turniej, bo inaczej nie byłoby sensu tutaj przyjeżdżać. Jesteśmy gospodarzem tego turnieju. Mam nadzieję, że kibice będą naszym siódmym zawodnikiem. Może nie miałyśmy zbyt dużo czasu na to, żeby w takim zestawieniu planować, natomiast myślę, że znamy się na tyle długo z dziewczynami, że ta znajomość nasza z boisk ligowych czy z wcześniejszych lat reprezentacji nam pomoże w tym, żeby pokazać fajną siatkówkę, efektowną i przede wszystkim skuteczną. Panie Jano, warto przyjeżdżać do Lublina, nawet jak nie ma turnieju, bo to bardzo piękne miasto. Bardzo proszę o teraz przedmeczowe, przedturniejowe prognostyki pana Carlo Palisiego, trenera Czech. Good morning, everybody. Sorry for my English, but the captain told everything. We are happy. I think it's important for us to play this match because this experience can improve our team. Tomorrow is hard for us. We will try. Witam wszystkich. Przepraszam za moje angielskie, ale wydaje mi się, że kapitan powiedziała już wszystko. Bardzo cieszymy się, że tu jesteśmy. Jutro czeka nas trudny mecz, ale to będzie bardzo dobre doświadczenie, które pomoże nam stać się lepszą drużyną. Jesteśmy tutaj przygotowani, czekamy na to spotkanie. Dziękuję. Klasycznym angielskim mówi teraz Giovanni Gidetti, trener reprezentacji Holandii. Yeah, hi everybody. Of course, we are very happy to be in Poland. Every high-level competition of volleyball in Poland is always a big success for the organization because, I mean, you can see how many journalists there are, and I'm sure there are a lot of spectators. So we are glad to be here. Oczywiście bardzo cieszymy się, mogąc być w Polsce. Wszystkie zawody wysokiego szczebla, jakie się odbywają, są zorganizowane perfekcyjnie. Zresztą sami Państwo widzicie, ile zgromadziło się tu dziennikarzy. Jestem też pewien, że na hali będzie bardzo dużo kibiców, więc cieszymy się, że tu jesteśmy. We are going to play a final, so... To są finały, więc nie ma mowy o łatwych meczach. Wszystkie drużyny, które tutaj się znalazły, są na wysokim poziomie, ale oczywiście przyjechaliśmy tutaj, żeby zwyciężyć w tym turnieju. Będziemy walczyć o miejsce w pierwszej dywizji w przyszłym roku. Na pewno zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Szanowni Państwo, pani Wielki był trenerem reprezentacji Niemiec, to ten akcent jest jeszcze taki, nie angielski, jest taki lekko germański. José Mieres, trener reprezentacji Puerto Rico. Buenas noches a todos. Estamos bien contentos de estar nuevamente en la final de Grand Prix por segundo año consecutivo. Good evening everyone, we're happy to be back in Poland for the finals of the second round of the Grand Prix. Witam wszystkich, bardzo cieszę się, że możemy być w Polsce na finałach drugiej dywizji World Grand Prix, drugi rok z rzędu. Ha sido para nuestro grupo, nuestro equipo ha sido... Ten sezon, to lato było bardzo trudne dla naszej drużyny, zwłaszcza ten ostatni miesiąc, ale jesteśmy bardzo skupieni na naszym celu, skoncentrowani i to pokażemy jutro, wyjdziemy, by zagrać o nasz cel. Brawo. Jacek Nawrowski, trener reprezentacji Polski. Nie wiem, czy po polsku, po angielsku, po polsku, czy może jednak kontroluję hiszpański. Pomieszamy trochę akcenty. Witam wszystkich serdecznie.
Reprezentacja Polski fazę grupową World Grand Prix w tym sezonie rozpoczęła drużyną, która tak naprawdę szukała doświadczenia zawodniczkami, którym to było po prostu potrzebne. Teraz jesteśmy, cały czas jesteśmy na etapie szukania, budowania nowej jakości reprezentacji Polski kobiet. Tu na turniej w Lublinie wzmocniliśmy się kilkoma zawodniczkami, które już wiadomo, że będą odgrywały kluczową rolę w przyszłości reprezentacji. Jako reprezentacja oczywiście będziemy starali się pokazać z jak najlepszej strony. Tym bardziej, że jest to w tym sezonie jedyna okazja do zagrania przy polskiej publiczności. And then all together. Shake hands. Tomorrow we play golf. And look here.